Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Football News. A dzisiaj, szok, konto FC Barcelony zostało zhakowane. Wiemy, że Neymar wróci na Camp Nou. Bezczelne zachowanie na boisku. Dwóch piłkarzy chciało wykiwać sędziego. Paris Saint-Germain chce za wszelką cenę zatrzymać u siebie Kylian Mbappé oraz wczorajsze, niezwykle emocjonujące mecze Ligi Mistrzów. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do subskrypcji kanału po codzienne piłkarskie informacje, które tutaj będą na Was czekać. Nie przedłużając, zapraszam na film. Wielka wygrana u chłopaków z Obstawiamy Info. Wczoraj puścili na fanpage kupon, który właśnie teraz widzicie i cieszą się z potężnego profitu. Wbijajcie na ich kanał YouTube. Będzie tego więcej. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od tematu Kylian Mbappé. Media we Francji są zgodne, że PSG lada chwila zaoferuje jednemu ze swoich najlepszych zawodników nowy kontrakt. Działacze Mistrza Ligę są zdeterminowani, ponieważ nasilają się plotki, że Kylian jest głównym celem transferowym Florentino Pereza i w najbliższym okienku transferowym miałby trafić do Realu Madryt. Szejkowie z Paryża chcą więc rozbić bank dla największej gwiazdy młodego pokolenia. Mówi się, że klub zaoferuje napastnikowi długoterminowy kontrakt, dzięki któremu piłkarz będzie zarabiał aż 41 milionów funtów rocznie. Takie zarobki uczyniłyby Francuza najlepiej zarabiającym zawodnikiem świata. Czy Mbappé podpisze kontrakt z PSG? Być może menadżer zawodnika będzie chciał wydłużyć negocjacje, ponieważ zbliżające się Mistrzostwa Europy oraz ewentualne zainteresowanie Realu Madryt stawiałoby piłkarza w jeszcze lepszej pozycji negocjacyjnej. Pytanie, czy duże pieniądze są w stanie przekonać gracza, który od dziecka marzyłby grać w Los Blancos i sporo mówi się o jego konflikcie z trenerem Paryżan Thomasem Tuchelem. Jak dla mnie Mbappé nie jest typem piłkarza, który patrzy na futbol przez pryzmat pieniędzy i nie podpisze nowego kontraktu z PSG. Warto tutaj dodać, że niebawem klub z Paryża może zostać podobnie ukarany jak Manchester City, a to z pewnością przeszkadzałoby Kylianowi. Osobiście uważam, że jeszcze rok, może dwa i zobaczymy Francuza w koszulce królewskich. Do niecodziennego zdarzenia doszło w meczu Pucharu Brazylii między São Raimundo a Cruzeiro. Piłkarze gości chcieli oszukać sędziego, aby uniknąć gry w osłabieniu po drugiej żółtej kartce dla jednego z ich zawodników. Na szczęście sędzia nie dał się oszukać i słusznie wyrzucił Edu z boiska. Spotkanie zakończyło się remisem 2-2, a awans wywalczyło Cruzeiro ze względu na fakt, że grali oni na wyjeździe. Zobaczcie, jak wyglądała cała ta sytuacja. Liga Hiszpańska. Barcelona po raz drugi już pozwoliła hakerom włamać się na swoje konta w mediach społecznościowych. Grupa Our Mind ogłosiła, że Neymar w najbliższym czasie dołączy do Blaugrany. Jak prawdziwe są jednak te plotki? Tego racjonalnie ocenić nie możemy, ale z pewnością wielu z nas to zastanowi. Grupa Our Mind zamieściła taki komunikat na Twitterze Blaugrany. Cześć! Jesteśmy Our Mind. Za drugim razem zabezpieczenia były większe, ale nadal nie najlepsze, aby zapewnić bezpieczeństwo kont. Członkowie Our Mind w żaden sposób nie chcieli zaszkodzić klubowi, a zwrócić uwagę na bezpieczeństwo w internecie. W międzyczasie jednak dotarli do poufnych informacji, o których poinformowali fanów. Czytamy prywatne wiadomości i wygląda na to, że Neymar tutaj wróci. Czy możemy uznać to za oficjalną informację? Niestety nie, ale z pewnością owy wpis ucieszył kibiców Barsy, bo ostatnimi czasy brakuje im takiego piłkarza jak Neymar. Wczoraj wróciła do nas długo wyczekiwana Liga Mistrzów, a z nią dwa ciekawe mecze. Zaczniemy od spotkania Atletico Madryt z Liverpoolem. Dla ciekawostki mogę powiedzieć, że mecz ten sędziował Szymon Marciniak. Już od pierwszej minuty Atletico mocno nacierało na bramkę Alissona Becquera, co przyniosło im rezultat w czwartej minucie, kiedy to do siatki trafił Saul. Przez kolejne minuty gospodarze nadal atakowali, a sytuacja uległa zmianie po 10 minucie, kiedy Liverpool się obudził i zaczął także wypracowywać dogodne akcje. Do końca pierwszej połowy jednak nic się nie zmieniło. Druga część również nie była obfita w gole, a to dlatego, że nie padła w drugiej połowie ani jedna bramka, mimo natrafionych szans na jej zdobycie. Ostatecznie drużyna Diego Simeone wygrała 1-0, co oznacza, że w meczu rewanżowym czekają nas duże emocje. Co ciekawe, po meczu do Szymona Marciniaka podszedł Jurgen Klopp i chyba nie był do końca zadowolony ze wszystkich decyzji Polaka, co jasno pokazał swoją gestykulacją. Jak myślicie, o co Klopp miał pretensje do polskiego sędziego? Napiszcie w komentarzach. Znacznie ciekawiej było w drugim starciu, a mowa o meczu Borussii Dortmund z Paris Saint-Germain. Przeciwnie jak do wcześniejszego spotkania, w tym bramki mogliśmy zobaczyć dopiero w drugiej połowie. W pierwszej za to oprócz groźnych akcji zarówno ze strony graczy Borussii, jak i PSG
Zobaczyliśmy kilka fauli, w tym faul Neymara na Hakimim. Brazylijczyk został podczas biegu z piłką skutecznie zablokowany, na co zareagował mocnym odepchnięciem piłkarza gospodarzy. Na jego szczęście arbiter nie ukarał go kartką. Gol otwierający starcie na Signal Iduna Park padł w 69 minucie, a jego autorem był niezawodny Erling Haaland. Norweg nie zadowolił się jednak jednym trafieniem, ale przed tym bramkę wyrównawczą w 75 minucie strzelił Neymar. Borussia szybko powróciła do prowadzenia, bo już 2 minuty później wspomniany Haaland zza pola karnego umieścił futbolówkę w siatce przy lewym słupku. Niemcy nie oddali prowadzenia już do ostatniego gwizdka, wygrywając 2-1. Co pogarsza tylko sytuację PSG, która po raz kolejny może zakończyć swoją przygodę w Lidze Mistrzów na etapie 1/8. Wracając jeszcze na chwilkę do Haalanda. W barwach Borussii ma on już na swoim koncie 11 bramek, co na 7 występów jest świetnym wynikiem. Kolejne starcie 1/8 Ligi Mistrzów już dzisiaj o godzinie 21. Piszcie w komentarzach, jak oceniacie wtorkowe spotkania. Pranki są bardzo popularne na YouTubie. Co ciekawe, piłkarze także lubią sobie robić żarty. Zobaczcie sami. Lepas ni kita ada game sikit, penalty kick dengan masa tertutup. Very difficult. Okay, enjoy. Check if you see. Kamu jam. Stay,
W tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Subskrypcja także będzie bardzo mile widziana. Zachęcam także do obejrzenia moich poprzednich filmów. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Na razie!